Dzień dobry, witam serdecznie jesienią w Szumileśnym Ogrodzie. Dzisiaj będzie głównie o koszeniu, ostatnim koszeniu działki po sezonie warzywnym, owocowym, w ogóle po sezonie wegetacyjnym, o wykorzystaniu trawy i liści na kompost lub do ściółkowania, ale też postaram się odpowiedzieć na parę pytań, porad, zarzutów, nie wiem, różnie to tam było do mnie pisane przez właściwie kilka lat, różne pytania były zadawane, postaram się dzisiaj na nie odpowiedzieć. No i otrzymałem też kilka próśb o to, czy mogę zrobić film jakiś taki ze sprzątania ogrodu. Otóż, moi drodzy, to nie jest tak, że jednego dnia zrobię wszystko. Tych tematów takich sprzątania jest dużo. U mnie to jest w ogóle tak pokićkane, że na przykład zobaczcie, ja na raty różne rzeczy robię. Tam mam nawóz zielony, wysiany, taki sam jak i tu. Więc tam już dawno rośnie. Tu dopiero zaczyna, a tu dopiero może będzie rósł jeszcze. Więc u mnie różne rzeczy na raty, ale od już tam któryś rok, mam taką playlistę Ogarnąć Ogród i tam zamieszczam jeden film w roku, trzy, różnie to bywa, o różnych takich pracach porządkowych w ogrodzie na jesień, więc tam odsyłam też, żeby sobie różne rzeczy podpatrzeć, aczkolwiek to nie oznacza, że to, co tam zobaczycie, to jest coś, co ja dalej robię, albo że tamten sposób uznaję za najlepszy, bo na przykład kiedyś ściółkowałem takie grządki podwyższone, inne takie miałem drewniane, ściółkowałem słomą, a teraz tej słomy nie kupuję specjalnie, tylko ściółkuję trawą, ewentualnie nawet częściej jeszcze właśnie wysiewam zielony nawóz i dopiero na przykład później ściółkuję tą trawą. Także sposoby się też zmieniają, bo a to zmienię zdanie troszkę, że coś może jest lepszego, coś innego spróbuję, może mam dostęp do innego materiału, więc po prostu jest to dla mnie taka zmienna rzecz, że czasem trzeba tak, czasem można inaczej, co nie znaczy, że jeden sposób jest lepszy, drugi gorszy, po prostu czasami dostępność materiałów na przykład o tym decyduje. Jak skoszę sobie trawę, mam trawę, dorzucam na wierzch jako ściółkę, a nie muszę kupować słomy, tak? Więc to takie, wiecie, to są taka wymiana między mną a wami i między wami też w komentarzach, wymiana informacji, niekoniecznie dlatego, że jakiś sposób jest najlepszy na świecie. Padało trochę pytań a propos tego, po co w ogóle kosić działkę na jesień, że większość roślin pada sama z siebie i się jakby tutaj ściółkuje i tak dalej. Trochę tak, ale nie wszystkie. Na przykład u mnie występuje bardzo dużo jeżyny, dzikiej takiej jeżyny, przez którą tu się chodzić nie da, i kruszyna. Kruszyna to jest też taka bardzo wytrwała roślina, takie drzewo czy krzew, wydająca w ogóle takie podtruwające nas owoce, to już nie mówię, bo akurat moje dzieci na szczęście tak samo nie jedzą byle co tam znajdą, ale to po prostu zarasta i ciężko jest naprawdę chodzić po działce. Trawska miałem już po kolana, w niektórych miejscach nawet po pas. Za każdym razem, nawet teraz, widzicie, chodzę w gumiakach. Moje dzieciaki się tu bawią często w ogrodzie. Gdzieś tam ganiają, jeżdżą na rowerze i tak dalej, więc cały dzień właściwie widzicie tutaj w cieniu, jest godzina 13, jak ja nagrywam. Zobaczcie, tylko dom mam w słońcu, a tutaj wszystko jest w cieniu, ponieważ słońce jest nisko i widzicie za drzewami, dlatego u mnie wilgoć latem to tak od rana, powiedzmy, do 12 to tak znika, nawet do 11 może, natomiast teraz nie znika w ogóle, cały czas jest tutaj, byłoby to zarośnięte i mokre, ani to pochodzić, a mam trochę prac do zrobienia jakiś w ogrodzie, a to dzieci, żeby się pobawiły, po prostu jest niefajnie. Zarasta to tak, że na przyszłość rok, co wytrwalsze rośliny po prostu odbijają już od jakiejś tam części, która urosła w zeszłym roku. Jest jeszcze ta roślina coraz wyższa. Na polu tam obok, gdzie jest koszone powiedzmy raz w roku, nie ma takiej trawki, zresztą wam pokażę, bo teraz właśnie zostało to skoszone. Też ciężko u mnie mówić o trawie, bo u mnie to jest taka łąka, ja tu nic nie siałem w tym miejscu, tu jest mnóstwo kwiatów najróżniejszego typu, aż czasami się boję, że już po prostu się, jak będzie trzeba jakichś kwiatów, to się nie pozbędę, ale jak widzicie tutaj, działka w zeszłym roku nie była skoszona w ogóle, w tym roku była, teraz pozostawione wrzosy są.
I tutaj naprawdę rośnie mnóstwo właśnie kruszyny, zresztą o, jeżynę też już widać, gdzie tam nieskoszone u mnie na działce. Słuchajcie, jest taki gąszcz, ludzie tutaj na grzyby przychodzili, to chodzili albo po drodze, albo tam za działką, gdzie jest trochę taka łąka, widzicie. Natomiast to było tak zarośnięte, że nie chciały tu nawet sarny chodzić, nikt tu nie chciał chodzić. Widać chyba dosyć dużą różnicę. Wydaje się, że u mnie jest ładna trawka, ale tak naprawdę jest właśnie taka łąka z olbrzymią ilością najróżniejszych kwiatów. Ja to koszę tak pi razy drzwi, 3 razy w roku, bo zdarzyło mi się nawet, że 2 razy skosiłem, ale też zdarzyło mi się, że 4 razy skosiłem. Także to nie jest często, daje wielu roślinom zakwitnąć, nawet właśnie wydać jakieś nasiona, więc staram się kosić niedużo, żeby tym zwierzakom też tu dawać jak najwięcej jedzonka, ale teraz tych zwierzaków praktycznie nie ma już, tych owadów tutaj nie za wiele, więc pozwalam sobie, żeby właśnie tutaj trochę skosić. Tym razem nie skosiłem na ziemiance, no bo widzicie tu narzucone, mieliśmy kopane pod zbiornik na deszczówkę tutaj. Tutaj jest obok zbiornik na deszczówkę, o tym też są jakieś filmy, jakby ktoś był zainteresowany. Znaczy jeden, no, z montażu jest film o tym. No i tutaj ziemi trochę było rzucone na ziemiankę, a czy właściwie takiego piasku, i jeszcze nie zarosło to wszystko na tym takim jałowym piasku, więc tutaj nic nie robiłem, ale zazwyczaj koszę tylko tutaj ten zjazd, żeby dzieciaki mogły się pobawić, bo jak raz nie skosiłem i spadł śnieg, to naprawdę tego śniegu musiało być mnóstwo, żeby tę trawę przykryć, także koszę im ten zjazd, zostawiam tutaj te chaszcze, zostawiam, bo to jest jednak jakaś tam izolacja też na zimę, prawda? Widzicie tutaj jeszcze, no już kwiatów to praktycznie nie ma, ale no coś nie, coś tam jeszcze może kwitnie tutaj, o, ale generalnie tu też dużo piasku, no tu gdzie można, to tam zostawiam, czasami koszę pół działki tylko na przykład, albo same jakieś tam ścieżki, tak na raty, zwłaszcza latem to na raty koszę, żeby właśnie zawsze była jakaś taka oaza kwiatów dla owadów, ale na jesień ja po prostu lubię mieć porządek, żeby na wiosnę to wszystko ładnie ruszyło. I też zobaczcie, jak się kosi bardzo rzadko, no ja koszę rzadko, ale jeszcze rzadziej, typu raz w roku czy raz na 2 lata, to powstają w takich miejscach, tutaj były te wykopy pod zbiornik na deszczówkę, tak ziemia porzucana, robią się takie kępy niefajne, trawska. Jak to się kosi w miarę regularnie, to zamiast takiego czegoś takiego tutaj pobojowiska nieładnie wyglądającego, no tutaj powstaje coś takiego. I tutaj jest bardzo dużo teraz różnych gatunków i na wiosnę tu będzie żółto na początku, potem biało-fioletowo, różnie. Więc staram się nie przesadzać z tym koszeniem, żeby kosić 2 czy 3 razy w tygodniu w sezonie, ale na jesień to jednak lubię sobie skosić, żeby po prostu mieć porządek, no i wykorzystać też trawę. Można wykorzystać trawę i liście na przykład do ściółkowania drzew. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ ja sobie na wiosnę wyściółkowałem zrębkami drzewnymi, no i mam po prostu jeszcze te zrębki, się tam nie rozłożyły, więc no nie ma po co, tak? Ale można sobie to wyściółkować, te drzewka. Można oczywiście też grządki warzywne wyściółkować, z tym, że już nie chce się tak rozwijać, ale wiecie, jak się kosi gdzieś z nasionami, to potem mogą się te nasiona rozsiewać. Czasami mi piszecie, czy nie mam czegoś takiego, że jak tu wyściółkuję, to nornice bardziej grasują i niszczą drzewko. No na szczęście mi żadnego drzewka gryzonie nigdy nie zniszczyły, a mam wyściółkowane, można powiedzieć, cały rok, od kilku lat różnymi materiałami to było ściółkowane, i trawą, i słomą, i zrębkami, i trocinami. Nigdy mi się nic złego z drzewkami nie stało, a to, że pod ściółką, czy to będzie tu, czy tu, będzie widać, jak się odsłoni i kawałek podkopie, albo czasami nawet tylko odsłoni ściółkę, to widać korytarze jakieś gryzoni, to nie znaczy, że bez tej ściółki by tych korytarzy nie było, tylko byłyby troszeczkę głębiej. Im jest łatwiej kopać przy samym tym, no powiedzmy, że potrzebują 5 cm pod powierzchnią kopać, no to kopią pod tą ściółką od razu, a jak nie będzie ściółki, no to będą kopały troszeczkę niżej. No ale to tak ostrzegam też w razie czego, gdyby ktoś się zastanawiał nad tym po prostu, czy to będzie czemuś tam szkodzić. Generalnie podsumowując, koszę, bo lubię mieć porządek, lubię wykorzystać też trawę przede wszystkim na kompost.
I liście, trawa zawiera azot, koszę tak w miarę rano, żeby jeszcze trochę tej rosy było, też troszeczkę takiej wilgoci dodać do kompostu. Tu jesteśmy przy moim rozlatującym się już niestety bardzo mocno kompostowniku. No ale tutaj to akurat jeszcze po malinach jest, ale tutaj mamy, wszędzie jest zrzucona warstwa trawy i liści. Kosząc taką kosiarką z koszem można sobie to nazbierać. Przy okazji, jak jest dobra kosiarka, bo ja to mam takie tam nie wiadomo co, zaraz wam pokażę, to jeszcze też potnie te liście, czy jakąś funkcję mulczowania ma. Jak widać tutaj, jak to wezmę, tak to pod spodem, pomimo że z wierzchu już troszeczkę przeschło na słońcu, to pod spodem jest wilgoć i ta wilgoć plus ten azot z trawy plus trochę też tego węgla z liści i tych łodyżek i jakichś patyczków, to wszystko zaczyna nam pracować w kompoście, co jest bardzo pożądane na jesień, dlatego że robi się zimno i kompost przestanie nam w pewnym momencie prawdopodobnie pracować. Ale jeszcze teraz, dorzucając tego typu materiały, azotowe i węglowe również, mieszając je ze sobą, możemy doprowadzić do kompostowania na gorąco. Ja wiem, miałem zrobić o tym film, ale ciągle się jakoś do niego nie mogę zabrać. Kompostowanie na gorąco w skrócie to jest po prostu dodanie w jednym momencie mniej więcej takich materii organicznych do kompostownika, które powodują, że dużo bakterii, grzybów zaczyna pracować i podwyższa się temperatura. Kompost robi się dużo, dużo szybciej. Część nasion się neutralizuje, część różnych chorób ginie i tak dalej, a przede wszystkim też szybciej się przerabia, więc dla mnie bardzo pożądanym jest troszeczkę zebrać tego materiału do takiego kosza, do taczki, przywieźć sobie tutaj. Oczywiście marzeniem moim jest mieć mały traktorek, żeby sobie jeździć z takim koszem, to już w ogóle na wypasie szybciutko się kosi i dużo zbiera naraz, jest dużo wygodniej, no ale na razie mam taką kosiareczkę, jaką mam i troszeczkę przywożę tego materiału tutaj, bo dla kompostu po prostu będzie lepiej, a no niekoniecznie zalega to na trawie. Są też takie argumenty, ja się nimi nie przejmuję, bo wiecie, u mnie co roku tak pięknie tutaj to wszystko później rośnie znowu na zielono, że ja się nie przejmuję za bardzo, że tam zbyt dużo liści, jeszcze tu na przykład już mi przewód nie sięgnął, więc już nie kosiłem tą kosiarką z koszem. Zostaje tych liści trochę, no można to zgrabić i wrzucić do kompostownika, owszem, ale jak się ma dużą działkę, kompostownik mały, no to wiadomo, że tak nie można też przesadzić z tym materiałem, nawet nie ma go gdzie zmieścić, no to u mnie sobie to tak leży po prostu, ale niektórzy się przejmują, że niby im trawa gnije pod spodem, jak gdzieś od sąsiada jakieś liści naleci i tak dalej, więc można to zgrabić, a można właśnie taką kosiareczką przejechać. Moja to tam zbiera pewnie z 50% tylko tych liści, no ale zbiera, coś tam poszatkuje, trochę pomiesza z tą trawą i naprawdę taki materiał jest bardzo korzystny dla kompostu. To też są tematy, widzicie, które ja omawiam w różnych filmach, ale później pytacie, nie chcę się rozwijać tym, że tu mamy drzewka owocowe, a ja spod tych owocowych zebrałem i do kompostu, czy to nie będzie chorować. Moi drodzy, ja mam takie zdanie, że te zarodniki chorób są wszędzie, a akurat kompostownik to jest miejsce, gdzie mają jakąś tam szansę, żeby zostać zneutralizowane przy tym kompostowaniu na gorąco. I druga opcja to ewentualnie palić te liście, ale z tego co wiem, to jest to niby zakazane i nie wiem, tak przynajmniej powinienem mówić publicznie, nie? I no, nie wiem, no na pewno takie koszenie i trzeba by było te trawy i liście wysuszyć całkowicie, a i tak podejrzewam, że niezły dym by poszedł na okolice, więc ja tutaj niczego nie palę, tylko po prostu to koszę, zbieram i wyrzucam na kompost. Oczywiście nie zbieram z całego ogrodu tego, bo też sobie po prostu kosiarkę tak podłączam bez kosza i no zwyczajnie samo nawożenie robię, tak, że zanim te rośliny przemarzną, że tak powiem, tak zgniją jakby i dopiero gdzieś tam padną na glebę i się rozłożą, no to ja już w tej chwili je ściąłem, poszatkowałem, trawa wpadła między inne trawy i po prostu będzie się szybciej rozkładać na wiosnę. Pięknie to wygląda, no naprawdę tutaj to nie jest taki, wiecie, katalogowy trawniczek, ale jakbym wam właśnie tutaj byście na żywo sobie zobaczyli, jak to wygląda tu teraz, a jak na działce obok, gdzie koszone bardzo rzadko, no ale tak jest, jak jest, i w sezonie jak to wygląda, jak tam na działce obok po prostu
porosną krzaczory niesamowite, a tutaj pięknie kwiatki owadów od groma i pięknie, bujnie życie sobie kwitnie. Także no, mówię, ze względu na porządek, na to, żeby się dzieci mogły bawić, żeby człowiek mógł w ogóle pochodzić i nie mieć spodni cały czas mokrych, żeby trochę tego materiału na kompost zebrać. No, różne aspekty są ku temu, żeby po prostu to no, skosić i zebrać. Czasami ludzie mówią, a to niepotrzebnie kosisz, nie mają się gdzie jeże schować. Słuchajcie, ja żadnego jeża tutaj na działce nigdy nie widziałem, nad czym ubolewam, ale one nie będą się chować w trawie samej, one sobie przyjdą tutaj do mnie, o tu, gdzie mam stertę gałęzi, zrębki, drzewa, liści. Tu mam taką kubkę różnych pierdół i one jakby chciały, to przyjdą tutaj. Jeszcze były pytania, czym koszę, bo ludzie myśleli, że ja będę kosił kosą tradycyjną na kiju, kosisko i tak dalej. No nie, przepraszam bardzo, ale to jest ciężkie zadanie, ciężko jest wyklepać, naostrzyć, kosić jest bardzo ciężko taką kosą, to trzeba mieć równiutki teren, no tutaj to może jeszcze bym cokolwiek skosił, ale tam gdzieś między drzewami to już nie jest takie proste, jak się pojawiają właśnie jeżyny, jakieś kruszyny, to na tych pniaczkach można, no ja połamałem kosisko, ja kiedyś próbowałem i to nie jest wcale łatwe zadanie, nie jest szybkie, nie jest precyzyjne, jak trzeba w koło drzewka przejechać, człowiek się naprawdę męczy, to wszystko tak pięknie wygląda na filmikach, kiedyś widziałem taki filmik, jak się ścigał facet z taką kosą na kiju, jak wam to pokażę, i drugi z kosą zwykłą i ten ze zwykłą wygrał, tylko problem polega na tym, że już nikt nie zwraca uwagi, że on się straszliwie zmęczył. To nie jest takie wszystko proste, ja próbowałem, ale no, nie wyszło, że tak powiem, to tak jak chciałem. I teraz też nie ma się czym chwalić. Ja mam dwie kosiarki, jakąś najtańszą, zwykłą, elektryczną kosiarkę z marketu na przewód, co wcale nie jest też taka super cicha, widać 96 decybeli. Takie zwykłe jakieś tam, nie wiadomo co, aby tylko kosiło, bo wtedy nie było mnie po prostu stać na nic lepszego. Tutaj, żeby mi trawa w ogóle wylatywała, to muszę badyla włożyć, bo inaczej jak to jest zamknięte, to normalnie tam się wszystko zapycha. No ale ewentualnie wyjmuję badyla i wkładam tutaj kosz po to, żeby zbierać do kosza. No i gdzie mi tam przewód sięgnie, to kosze, no prawie, że całą działkę, no to widzicie, się zapycha tam i tak dalej, muszę to wyczyścić teraz już po skoszeniu. Takie zwykłe tam, no nie wiadomo co, ale na razie kosi, tak? Nie jest to jeszcze najgorsze rozwiązanie, też nie mam gdzie tego trzymać za bardzo na razie, więc nic wielkiego nie kupowałem i od dawna takiej kosiarki używam, zwykłej, spalinowej, głównie też ze względu na to, że po prostu na taką mnie było stać. Kosiarki czasami mówicie, czemu nie akumulatorowa? Po pierwsze dlatego, że o podobnej mocy i sile kosiarka akumulatorowa byłaby 3-4 razy droższa. Niestety są bardzo drogie. Ten akumulator starcza na niewiele. Ja czasami tą kosą potrafię 4 godziny non-stop kosić. Tam już kiepsko. Są dobre, ale to jest tak, że jakby tania kosa spalinowa i tak za właśnie za mniejsze pieniądze jakoś tam sobie daje radę, a musielibyśmy no, za te pieniądze się elektrycznej nie kupi takiej, no elektrycznej mówię, bo to akumulator, tak? Nie lubię z tego korzystać, bo wiecie, to głośne jest, jak to człowiek jakoś tam lekko mieszankę źle dobierze, to gdzieś mu tam kopci to i śmierdzi, więc to nie jest nic przyjemnego, staram się je używać jak najmniej, żeby tylko do takich precyzyjnych jakichś prac, gdzie tam zwykle kosiarką nie mogę wjechać, albo trzeba na przykład właśnie jakieś chaszcze wykosić, takie mini drzewka nawet, no to wtedy po prostu tego używam. Kupiłem sobie, bo tu miałem w zestawie taką tarczę trójkątną, kupiłem sobie dużo większą, bo po prostu, no daje radę, tak, jest fajnie, tym się kosi właśnie takie jakieś zarośla, czasami się zdarzy, jak człowiek zaniedba. Korzystam też oczywiście z żyłki, czego też strasznie nie lubię, bo jednak ta żyłka się urywa i przecież to się śmieci. Dlatego staram się używać jej jak najmniej, tylko właśnie do tych prac jakichś takich precyzyjnych, gdzie tym na przykład mógłbym coś rozwalić.
jakieś tam obrzeże betonowe czy coś, no to wtedy podjeżdżam z tą żyłką, ale też staram się kupować bardzo dobre te żyłki, takie no drogie, ale porządne, żeby nie było tak, że co chwilę mi się urywa i śmietnik tutaj tylko robię, więc staram się kupować właśnie bardzo dobre żyłki i bardzo rzadko w sumie je wymieniam, dzięki temu zakładam nową właściwie, chciałem zastąpić taką żyłkę takim łańcuchem, ale niestety to się bardzo kiepsko sprawdza, strasznie się tutaj, jak się to zamontuje, to strasznie się tam między to a te głowice też tam trawa dostaje, to się blokuje szybko, no czasami skorzystam, ale rzadko, tym bardziej, że to i tak tym jak przywalę w beton, to też beton rozwalę, więc raczej korzystam z tego jak już muszę, najczęściej właśnie korzystam z tego już nie, bo to za małe mnie denerwuje, jeszcze kiedyś jak były takie naprawdę olbrzymie zarośla, no drzewska normalnie na dwa palce, to zamontowywałem taką kosę, no i też polecam oczywiście szukać takich, które po prostu są, no że można je naostrzyć na przykład, bo to ewentualnie, nie wiem, no trochę metalu gdzieś się zużywa i zostaje w przyrodzie, najgorzej to z tymi żyłkami właśnie mnie strasznie wkurzają, ale no nie znalazłem jeszcze dobrego zastępstwa, bo to zastępstwo się nie udało, więc jak macie jakieś lepsze pomysły, dajcie znać. Ja bym bardzo chętnie sobie takie, wiecie, mini traktorek kupił, bo tutaj jest trochę tego koszenia, to się tak wydaje, ale jakby taki był mały ten traktorek zwinny, zgrabny, to tutaj jest 3000 metrów tej działki, no i jest co kosić, gdzie jeździć, a resztę sobie tą z żyłką, na przykład tutaj gdzieś tu przy krawężniku, takim przy obrzeżach skosić. No nie wiem, no muszę czegoś poszukać, ale wiecie, też mam inne zajęcia, to koszenie nie jest takie najważniejsze. No tu mi się już benzyna skończyła, więc już nie będę ten, ale tu jeszcze powinienem, żeby ładnie było to przy tym sobie przyciąć, ale już nie będę się w to nie bawił. Słuchajcie, tak jak mówię, korzystam z takiego sprzętu, na jakim mnie po prostu było stać i jaki uznałem, że w danej chwili jest mi najbardziej potrzebny. Starałem się też właśnie z jakichś takich bardziej bliższych naturze, można powiedzieć, i ekologiczniejszych kosiarek korzystać. Kiedyś jeszcze miałem taką kosiarkę wrzecionową, taką bębnową, co się ją pcha i ona sama się obraca. Wam pokazywałem, taki filmik był, że dla masochistów kosiarka. No bo rzeczywiście nawet na tym moim terenie teraz może się wydawać, że on jest płaski, ale to jest pełno gałązek wszędzie. Trafi się na takie wrzeciono, na ten bęben. Zaraz się to blokuje po prostu. To trzeba też sporo siły, żeby to pchać. Jak trawa jest troszeczkę wyższa, to niestety, ale no zwyczajnie nie pójdzie to. Nie chce to iść, więc to wszystko nie jest takie łatwe. Wiecie, ja różne rzeczy próbowałem i też byłem zawsze taki pro-eko, ale już nie jestem aż taki. Jestem taki, żeby po prostu nie marnować za bardzo tam właśnie no, do przyrody jakieś śmieci nie wrzucać. Jak już trzeba, to naprawdę jak najmniej tego wszystkiego, żeby to też nie hałasować tutaj. Pomimo, że moimi najbliższymi sąsiadami są sarny, no to chociażby też im nie chcę właśnie tutaj za dużo hałasować. Staram się bardzo rzadko kosić. No to w tym roku chyba, to jest chyba trzeci raz jak skosiłem. Chyba kosiłem w maju czy w czerwcu, potem jakoś zdaje się, że w lipcu czy w sierpniu, nie pamiętam nawet, ale to też nie kosiłem całej działki, no i właśnie dlatego tutaj na przykład miałem takie zarośnięte, także no od 2 do 4 maksymalnie razy w roku koszę i staram się to robić dosyć szybko, nie hałasować, nie śmiecić, na ile na razie mnie po prostu stać na jakieś narzędzia, wykorzystywać też częściowo tę trawę, liście, no i tyle, no tak to wygląda. I to tyle, moi drodzy, widzimy się oczywiście w komentarzach i no później jakiś jeszcze filmik z tej serii ogarnąć ogród na pewno wpadnie, no bo trzeba będzie zrobić jeszcze jakieś tam porządki w warzywniku. Jeszcze póki pogoda pozwala, no to ten seler por tutaj sobie jeszcze siedzi, może jeszcze troszeczkę wzrasta. Dojrzewają cały czas pomidorki w szklarni, jeszcze jakiś tam ogórek, fasolka, coś się zawsze trafi, także coś tam jeszcze będzie z tej serii, ale jakbym dużo nie robił, to wróćcie do starych filmików, tam też można się czegoś dowiedzieć. Do zobaczyska, pa, pa.